Klaudia, Beata, Ewa i Jolanta wspominają swój ślub z nostalgią. Gdy jednak słyszą słowa suknia ślubna, czar pryska, a przypomina się koszmar. Wszystkie kupiły suknie w siedleckim salonie, który należał do Anny Jarząb. A potem za namową właścicielki salonu zaraz po ślubie zostawiały swoje suknie w komisie w tym samym salonie. Dziewczyny czują się oszukane, bo nie otrzymały do tej pory ani pieniędzy, ani sukni. Chodzi o kwoty od 1000 do ponad 2000 złotych. Niektóre z tych dziewczyn skierowały sprawę do sądu. Wygrały. Pieniędzy nie mogą odzyskać do dzisiaj. Dlaczego? Więcej w artykule Mileny Celińskiej. W Siedlcach zapanowała psychoza. Młode kobiety boją się wychodzić z domu w obawie przed porwaniem. To efekt zaginięcia 31-letniej siedlczanki i makabrycznych plotek, które zaczęły krążyć wśród mieszkańców miasta. Jakie wersje zaginięcia Joanny bierze pod uwagę policja i co udało się ustalić wynajętemu przez rodzinę detektywowi, dowiecie się z najbliższego wydania Tygodnika Siedleckiego. Do końca grudnia starosta Czesław Giziński musi powołać nowego dyrektora łosickiego SPZOS. Henryk Brodowski, który przez 7 lat zarządzał placówką, został bowiem wójtem gminy Siedlce. Na stanowisko dyrektora Henryk Brodowski zaproponował 3 kandydatów. Kto ostatecznie obejmie po nim ten fotel? Więcej w artykule Kto zastąpi Brodowskiego.